witam was w omówieniu szybkiej aktualizacji do Fortnite'a. Więc w dniu dzisiejszym, to jest 27 grudnia, o godzinie 15:00 do gry weszła szybka łatka z kilkoma zmianami. I są to prawdopodobnie jedne z najdziwniejszych zmian, jakie twórcy kiedykolwiek do tej gry wprowadzili. A więc zacznijmy od tego, że do gry powróciła ciężka strzelba. Nadzwyczajnie skuteczna i niezawodna ciężka strzelba wystrzeliwuje pojedynczy pocisk na dłuższy dystans. Idealna, by skrócić dystans lub odpowiadać na zbliżające się zagrożenie. Ogólnie dla graczy, którzy grają w trybie naparzanka, te osoby będą znały tą broń, gdyż była ona dostępna jako strzelba na start, ta, którą właśnie dostawaliśmy zaraz po wyskoczeniu z busa bojowego. A teraz jest ona również dostępna w zwykłych trybach, z budowaniem, bez budowania. No i można ją znaleźć w skrzyniach, albo leżącą na ziemi, ze zrzutów, albo z łowienia ryb. Niestety do gry nie weszła jeszcze tarcza, która pojawiła się już w plikach. Wiemy, że ona już w plikach jest, jednakże z jakiegoś powodu nadal twórcy jej nie aktywowali. Przy okazji tak napomknę, że tak wygląda... Czekajcie. Tak wygląda nadchodząca ekipaka. Jest to tak zwany złoty jeleń. Wygląda skórka. Plecak czy złoty strażnik. Tarcza z rogami i zbierak pozłacane ostrze. I ta ekipaka będzie przyznawana wszystkim aktywnym członkom ekipy 1 stycznia o godzinie 1. Tak, jest zmiana sklepu. Tak, będzie nowy sklep. No i dodatkowo będzie również kolejny etap zestawu fotoniczne dziedzictwo, czyli chyba to etap trzeci akurat dla mnie to będzie. To jest to. Teraz właśnie przejdziemy do tej zmiany. A więc jeżeli dobrze pamiętacie, i to również tutaj widać, Festiwal Zimy ma trwać do 3 stycznia, czyli powinien skończyć się za tydzień, od dnia, kiedy to nagrywam. Jednakże z jakiegoś powodu, i tu już mamy, Festiwal Zimy wkrótce się zakończy. To dlatego, że z jakiegoś powodu twórcy postanowili już dzisiaj wycofać praktycznie wszystkie zmiany w grze właśnie powiązane z Festiwalem Zimy. Czyli w grze nie znajdziecie już wyrzutni śnieżek, nie znajdziecie już prezentów, tych, które można rzucać, i dodatkowo również nie spotkacie już w grze tego sierżanta Zimy. Wiecie, tego, który jeździł samochodem i rozrzucał prezenty. Tego już nie ma. Jedyne, co jest powiązane z zimą, to jest chatka. Jednakże, jeżeli zdołaliście odebrać wszystkie prezenty, a ostatni prezent był do odebrania wczoraj, tak, bo było ich tylko 14, to tak naprawdę tutaj też już nie macie co robić. Możecie sobie oglądać lodówkę, aczkolwiek widzę, że ona się już nawet chyba nie zmienia. Zobaczmy tylko, czy ognisko nadal przyznaje expa.
Tak, to jest jedyna rzecz, którą możecie tutaj robić. Możecie sobie siedzieć przy ognisku i zdobywać super doładowanie do expo. No i wiadomo, zagrać dzwonkami ten. Ale poza tym nie możecie zrobić nic. I tak samo przed rozpoczęciem tego odcinka przejrzałem również sklep. I jak się okazało, najprawdopodobniej razem z wprowadzeniem tej łatki do gry ze sklepu usunięto wszystkie pozostałe skórki świąteczne. Zostały jedynie pakiety te specjalne, tak? Czyli polarne legendy, lodowe legendy, polarne mrozy. Nadal możecie odebrać tego futrzaka za darmo. No, te dwa pakiety legendy czarnego lodu, pakiet mroźnej legendy. Innych skórek zimowych już nie ma. Patrzałem nawet na Twitterze przed chwilą. Rano jak był sklep i te skórki były w sklepie, a teraz ich nie ma. No i oczywiście również kolejna ważna rzecz. Pojawiły się nowe zadania tygodniowe i przy tej okazji chciałbym również wspomnieć jedną rzecz, ponieważ większość z was na pewno już to zauważyła, ale może są też takie osoby, które jeszcze nie są tego świadome. W tym sezonie Epic zepsuło zadania tygodniowe. Otóż w tym sezonie zadania tygodniowe nie... Wprowadzone zadania tygodniowe nie zostają aż do, powiedzmy, do... No. Do końca sezonu. Widzicie, tutaj pod każdym zadaniem pisze 6 dni, 20 godzin. To jest czas, który macie na wykonanie tych wszystkich zadań. Jeżeli za te 6 dni i 20 godzin nie zrobicie tych zadań, te zadania wam przepadną. Razem z nim ten exp i zamiast nich pojawią się nowe zadania. Co sprawia, że teraz już nie można zostawiać tych zadań na nie wiadomo kiedy tam. Kiedy będziemy mieli czas? Nie. Teraz przynajmniej raz w tygodniu musicie na tą grę wejść i te zadania zrobić. Bo inaczej one przepadną, a razem z nim exp. No i przez to nie będziecie w stanie odblokować karnetu, który również moim zdaniem został zepsuty, ponieważ w poprzednim rozdziale, na przykładzie poprzedniego rozdziału, żeby odblokować kolejną stronę, trzeba było wbić określony poziom lub odebrać ileś nagród z wszystkich poprzednich stron. W tym sezonie, żeby móc odblokowywać dalsze nagrody, musicie awansować na określony poziom. To nawet nie żeby odblokować całą stronę, żeby odblokować część strony. Widzicie, tutaj mam te 4 nagrody odblokowane, mogę je odblokować, tak? Ale już żeby odblokować te 3 nagrody, muszę wbić poziom 78. A żeby odblokować tutaj pierwsze 4 nagrody, poziom 82, a pozostałe 3 nagrody z tej strony, poziom 86. I tak samo tutaj, poziom 90 na pierwsze 4 nagrody i poziom 94 na kolejne. Co, no tak jak mówię, według mnie jest słabe. Bo nie, po prostu nie czuję tego, że jeszcze mniej niż w poprzednim rozdziale moim zdaniem czuć ten progres. No bo ty wbijasz ten poziom, ale no wbijasz poziom, zdobywasz gwiazdki, a nic za nie możesz odebrać. A tak, widzicie, ja tutaj tu mam akurat wszystko, tam tu miałem te 3 rzeczy zostałem, bo ich nie chcę, tak samo tego też nie będę chciał, więc teoretycznie w tym momencie muszę wbić ten poziom, żeby dopiero móc coś zacząć odblokowywać dalej. Tak samo było również na poprzednich stronach. O, tu widzicie tych rzeczy po prostu. Ja wiem, że ich na razie nie potrzebuję,
więc ich nie odblokowywuję. W poprzednim rozdziale jeszcze, powiedzmy, miało to sens, bo dzięki temu byłem w stanie odblokować kolejną stronę. W tym sezonie, może nawet rozdziale, nie ma to sensu, bo to i tak nic nie zmienia. Dopóki się nie okaże, na przykład, żeby odblokować ostatnią nagrodę, dopóki się nie okaże, żeby odblokować to, trzeba i tak odblokować wszystko. Ale ostatecznie i tak będę musiał wszystko odblokować, żeby móc odblokować dodatkowe nagrody. Ale wolę sobie to zostawić na koniec, bo wiem, że teraz mi to nic nie da. Nie przyspieszy mi to odblokowywania. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jak widzicie, pierwsza strona Geralta z Rivii odblokuje się za 42 dni. Natomiast druga strona odblokuje się za 63 dni. I jeżeli teraz byście sobie to wzięli i, powiedzmy, policzyli na szybko, to wyjdzie wam, że druga strona Geralta odblokuje się pod koniec lutego. Gdzieś tam 20 któryś luty, teraz nie pamiętam dokładnie. A sezon pierwszy trwa do 10 marca. Co w wielkim skrócie oznacza, że na odblokowanie tych 5 nagród tutaj będziecie mieli tylko 10 dni. Ponownie, jeżeli ktoś robi te zadania na bieżąco, nie ma problemu. Ale jeżeli ktoś nie ma czasu i zawsze zostawia sobie to na przykład na koniec, to w tym momencie ma tylko 10 dni na zrobienie tego. No jest... Są to dziwne decyzje, moim zdaniem, ze strony twórców. No ale... My nic na to nie zrobimy. Taka jest prawda. My możemy jedynie narzekać. Więc dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. I... Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jeśli się podobało, i subskrypcję na kanale. Na razie.